Ten samochód, który widzimy za nami, to jest pierwszy pojazd elektryczny dla biznesu i na produkcję tego samochodu dla firmy, która ma go produkować, część środków będzie zbierana za pomocą crowdfundingu. Jak ten rynek crowdfundingu się rozwija w naszym kraju? Rynek crowdfundingu wpisał się na stałe w krajobraz spółek rozwijających się, nie tylko startupów, ale też spółek w fazie szybkiego wzrostu. Tu mówimy o produkcie istniejącym, który trafi do produkcji. Środki zbierane na crowdfunding oczywiście pomogą w rozwoju tego projektu dalej, ale crowdfunding, pamiętajmy, to nie jest tylko pozyskiwanie kapitału, to jest przede wszystkim zasięg medialny dla projektu, odpowiedniego nagłośnienie i zbudowanie lojalnej grupy supporterów, ambasadorów marki. I te dwa cele w każdej kampanii crowdfundingowej są, z naszego doświadczenia wynika, na równi ważne. A proszę powiedzieć, za pomocą Waszej platformy, jakie projekty, najciekawsze projekty zostały sfinansowane? W naszej platformie mamy podejście takie, że chcemy inwestorom prezentować projekty o dużym potencjale wzrostu. Nawet jeżeli one są na stosunkowo wczesnej fazie rozwoju, to jednak, aby umożliwiały skalowanie w przewidywalnym okresie, bądź były rzeczywiście prawdziwą innowacją. Mamy więc projekty zarówno startupowe, jak i projekty segmentu fast growth. Myślimy także o nieruchomościach. W tym roku chcemy uruchomić pierwszy projekt nieruchomościowy, co zapowiadamy od dłuższego czasu. Na platformie zrealizowaliśmy kilkanaście projektów. Mamy selektywne podejście do ich doboru. Zależy nam na projektach, które mają wokół siebie dużą rzeszę followersów, ambasadorów, klientów. Zrealizowaliśmy projekty zarówno jeżeli chodzi o branżę piwowarską chociażby. Największe krafty w Polsce działające były również naszymi klientami w zeszłym roku i w tym roku. Sieci kawiarni, gastronomia, ale również spółki wyższych technologii związane chociażby z wirtualną rzeczywistością czy przemysłem space. No, to jest taka działalność, która powoduje to, że firmy pozyskują kapitał, szczególnie startupy na rozwój. No, są inne sposoby pozyskiwania kapitału. Są kredyty bankowe, jest giełda, jest New Connect. Nad tymi instytucjami, o których mówiłem, czuwa Komisja Nadzoru Finansowego. A jak to jest, jeżeli chodzi o crowdfunding? Crowdfunding jest niezwykle dynamicznie rozwijającym się zjawiskiem na świecie w ogóle i Polska jako element tego ekosystemu nie sposób, żeby to zignorowała. Zacznijmy od tego, że crowdfunding w Polsce jest dopuszczony, jest dozwolony. Dużo się o tym pisze, również pod kątem wątpliwości regulacyjnych. Natomiast polski regulator w żaden sposób nie wydaje się w ogóle mieć takiej intencji, żeby to ograniczać, ale po prostu chce nadać temu pewne ramy, w których może crowdfunding funkcjonować. I to jest pozytywne zjawisko. Jako platforma jesteśmy uczestnikiem tego dialogu zarówno z regulatorem, jak i z mediami. Crowdfunding w Polsce może być przeprowadzany przez emitenta, przez spółkę, przez projektodawcę, jako oferującego, pod warunkiem, że ta emisja nie będzie wyższa niż 1 milion euro. To zostało uregulowane przepisami w zeszłym roku, w pierwszej połowie 2018 roku. I my jako platforma w żaden sposób w to oferowanie nie ingerujemy. Nadajemy temu tylko marketingowy, można powiedzieć, charakter tak naprawdę informacyjny. Informujemy o tym, że emitenci prowadzą tego typu działania. A emitent już, czy spółka, czy projekt korzysta z tego przepisu o tym, że do wysokości 4 milionów złotych mniej więcej może taką ofertę przeprowadzić samodzielnie, bez zaangażowania firmy inwestycyjnej czy domu maklerskiego. W ostatnich dniach Giełda Papierów Wartościowych ogłosiła, że zaczyna się interesować crowdfundingiem i tworzy jakąś płaszczyznę do tego typu działań. Jaką pan ma tutaj opinię, komentarz do tego pomysłu? To jest naturalne zjawisko. My właściwie spodziewaliśmy się tego, czekamy na to, aż te działania się zdynamizują. Uważam, że fuzja działalności rynku regulowanego i platform crowdfundingowych na etapie pre-IPO to jest w ogóle naturalna konsekwencja i to jest przyszłość. To jest, proszę zwrócić uwagę, zrozumiałe, jeżeli porównamy liczbę debiutów na chociażby New Connect czy spółek na rynku regulowanym versus ilość kampanii crowdfundingowych uruchamianych co roku. W Polsce mówimy o rynku crowdfundingu jako zupełnym początkowym etapie seed.
Tutaj wartość tego rynku rocznie nie przekracza kilkudziesięciu milionów złotych. Ja spodziewam się, że to, co najlepsze, dopiero przed nami.